Witamy w militarnej bazie danych Przymierza. Poproszono o poufne dane. Ustanawiam bezpieczne połączenie. Potwierdzam bezpieczne połączenie. Zaloguj się, by wejść do swojego profilu. Ostrzeżenie, wykryto błąd danych. Proszę, odtwórz profil. Potwierdź historię przed służbą. Potwierdź profil psychologiczny. Potwierdź specjalizację wojskową. Potwierdź identyfikację twarzy. Ukończono odtwarzanie profilu. Potwierdzam identyfikację. A Shepard to podróżnik. Spędził całe życie na statkach kosmicznych. Jest urodzonym żołnierzem. Ma to we krwi. Rodzice byli oficerami marynarki. Dobrze się spisał podczas najazdu. W pojedynkę odpierał wroga aż do czasu przybycia posiłków. Tylko dzięki jego akcji Elysium jeszcze stoi. To fakt. Ludzkość potrzebuje bohatera. Shepard to najlepszy wybór. Zorganizuję spotkanie. Wszystkie stanowiska gotowe do skoku.
Silniki sprawne. Systemy nawigacji sprawne. Pozostałe systemy sprawne. Włączono tryb cichego lotu. Dryft tuż poniżej 1500K. 1500 to dobry wynik. Kapitan będzie zadowolony. Nienawidzę tego kolesia. Nilus się pochwalił. Więc go nienawidzisz. Umiesz trafić do wielkiego ucha podczas wizyty w kiblu, tak? I pewnie jesteś z tego dumny. A ja właśnie przeskoczyłem przez pół galaktyki i trafiłem w cel wielkości szpilki. To dopiero osiągnięcie. Poza tym obecność widma to kłopot. Nie podoba mi się, że tu jest i możesz nazwać mnie paranoikiem. Jesteś paranoikiem. Rada współfinansowała ten projekt. Mają prawo doglądać własną inwestycję. To wersja oficjalna. Tylko idioci w takie wierzą. Nie wysyła się widm na loty próbne. Właśnie, coś tu śmierdzi. Kapitan ściemnia, że hej. Joker, proszę o raport. Opuściliśmy przekaźnik masy, kapitanie. Systemy maskujące włączone. Wszystko wygląda w porządku. W porządku. Znajdźcie konwoje i podłączcie nas do sieci. Chcę, żeby raporty z misji trafiły do dowództwa przymierza, zanim dotrzemy do Eden Prime. To jest, kapitanie. Lepiej się przygotujcie, sir. Nilus już do was idzie. Już tu jest, poruczniku. Przyślijcie komandora Sheparda na odprawę do pomieszczenia komunikacyjnego. Słyszeliście, komandorze? Już idę. Zauważyłeś, że kapitan zawsze jest taki trochę wkurwiony? Tylko kiedy rozmawia z tobą, Joker. Że właśnie ich widziałem. Jeden szedł takim krokiem, jakby wykonywał ważne zadanie. To widmo. Zawsze podczas misji. I my też wpakujemy się w jakąś widmową misję. Uspokój. Gratuluję, komandorze. Chyba gładko nam poszło. Wybieracie się do kapitana? Chyba nie ufacie turiańskiemu widmu. Wybaczcie, komandorze. To była tylko taka luźna rozmowa z Adamsem w maszynowni. Nie chciałem wywołać kłopotów. Musicie jednak przyznać, że coś dziwnego jest w tej misji. Cała załoga to czuje. Myślicie, że dowództwo przymierza ukrywa coś przed nami? Jeżeli mamy tylko wypróbować systemy maskujące, to dlaczego dowodzi sam kapitan Anderson? No i o co chodzi z tym Nilusem? Widma to elitarne jednostki. Najlepsi z najlepszych. Po co wysyłać kogoś takiego, w dodatku Turianina, na rutynowy lot próbny? Może uda mi się wyciągnąć z niego jakieś informacje. Powodzenia, komandorze. Dorastałem na Eden Prime, pani doktor. To nie jest miejsce, które odwiedzają widma. Nilus coś przed nami ukrywa. Ale to wariactwo. Tutaj rządzi kapitan. Nie przyjąłby rozkazów jakiegoś widma. To nie... Jak myślicie, komandorze? Za długo nie posiedzimy na Eden Prime, nie? Nie mogę się doczekać prawdziwej akcji. Chyba żartujecie, kapralu. Wasza prawdziwa akcja kończy się zazwyczaj łataniem członków załogi w ambulatorium. Marines są po to, by walczyć. Kiedy kończymy, wy nas łatacie. Wiem, jak to działa, komandorze. Znam obowiązki, ale wiem też, że pakowanie się w kłopoty jest głupotą. Oboje moglibyście się czegoś nauczyć od kapitana. Nie boi się walki, lecz wie także, co to umiar. Proszę mi wybaczyć, pani doktor, ale to czekanie mnie dobija. Nie byłem wcześniej na takiej misji. I to z widmem na pokładzie. Traktuj to jak zwyczajne zadanie, a wszystko pójdzie dobrze. Łatwo wam tak mówić, komandorze. Podczas najazdu pokazaliście, co potraficie. Wszyscy wiedzą, ile jesteście warci. To moja szansa. Muszę pokazać tym na górze, na co mnie stać. Jesteś jeszcze młody, kapralu. Masz przed sobą długą karierę. Nie rób nic głupiego, a będzie dobrze. Proszę się nie martwić, sir. Nie zamierzam nawalić. Jesteś z Eden Prime, prawda, Jenkins? Jak tam jest? Bardzo spokojnie, komandorze. Miasta są tak zaprojektowane, by nie emitować zbyt wielu dźwięków i nie skazić środowiska. Moi rodzice mieszkali na peryferiach kolonii. W nocy często wspinałem się na największe wzgórze i patrzyłem na pola. Ale najlepiej widoczne było jasno oświetlone główne osiedle. To było wspaniałe. Jednak kiedy dorosłem, zdałem sobie sprawę, że jak dla mnie jest tam zbyt cicho i spokojnie. Dlatego wstąpiłem do Armii Przymierza. Nawet raj może się znudzić.
Wiesz może, dlaczego lecimy na Eden Prime? Raczej nie, komandorze. Eden Prime to jedna z najbezpieczniejszych kolonii. Dobre miejsce do próbnych lotów Normandii. Nie spotkamy tam nic groźnego. Ale musi chodzić o coś więcej. W końcu mamy na pokładzie widmo. Dlatego jestem taki podekscytowany. Nie mogę się doczekać początku misji. Kapitan mnie oczekuje. Do widzenia, komandorze. Komandorze Shepard, miałem nadzieję, że przyjdziesz wcześniej. Możemy porozmawiać. O czym? Interesuje mnie Eden Prime. Słyszałem, że jest tam pięknie. Nigdy tam nie byłem. Ale dużo o nim wiesz. To symbol dla twojego ludu, nieprawdaż? Dowód na to, że ludzie potrafią strzec swoich kolonii, a nie tylko je zdobywać. A przy okazji uważasz, że jest tam bezpiecznie? Wiesz coś, czego ja nie wiem? Twój lud nadal jest jeszcze naiwny, Shepard. Galaktyka bywa bardzo niebezpiecznym miejscem. Czy przymierze zdaje sobie z tego sprawę? Chyba czas powiedzieć komandorowi, co my tu właściwie robimy. To nie jest zwyczajny lot próbny. Już się domyśliłem. Mamy zabrać z Eden Prime pewien ładunek. Misja jest ściśle tajna. Dlatego potrzebowaliśmy sprawnych systemów maskowania. Z pewnością istnieje powód, dla którego mi o tym nie powiedzieliście, sir. To rozkaz z samej góry, komandorze. Informacja przekazywana wybranym i tylko w razie potrzeby. Zespół prowadzący wykopaliska na Eden Prime odkrył jakiegoś rodzaju nadajnik. Proteański. Myślałem, że proteani zniknęli 50 tysięcy lat temu. Ich dorobek przetrwał. Przekaźniki masy, cytadela, napęd naszego statku. To wszystko proteańska technologia. To może być grubsza sprawa, Shepard. Ostatnio, gdy ludzkość dokonała podobnego odkrycia, nasza technologia skoczyła do przodu o co najmniej 2 stulecia. Na Eden Prime nie posiadają nawet odpowiedniego sprzętu, żeby zbadać coś takiego. Dlatego musimy przetransportować nadajnik do cytadeli. To nie tylko wewnętrzna sprawa ludzi, komandorze. To odkrycie może wpłynąć na wszystkie gatunki w Radzie. Spodziewamy się kłopotów? Zawsze spodziewam się kłopotów. Musicie wiedzieć, że Nilus nie jest tu wyłącznie z powodu nadajnika. Chodzi o coś więcej. Ma was ocenić, komandorze. Już wiem, dlaczego wpadam na niego za każdym razem, gdy się odwracam. Przymierze od dawna czyniło starania, by odgrywać większą rolę w polityce międzygwiezdnej. Chcemy mieć coś do powiedzenia w Radzie Cytadeli. Widma reprezentują władzę i autorytet Rady. Gdyby człowiek wstąpił w ich szeregi, byłby to dowód uznania dla zasług przymierza. Udało ci się zatrzymać szturm podczas blicu. To nie tylko kwestia odwagi, ale i niebywałych umiejętności. Dlatego właśnie twoją kandydaturę zgłosiłem Radzie. Dlaczego Turianin chce człowieka w szeregach widm? Nie wszyscy Turianie gardzą ludźmi. Niektórzy widzą potencjał waszego gatunku. Wiemy, co macie do zaoferowania galaktyce i widmom. Bardzo trudno wybrać kogoś, kto ma poszukiwane przez nas umiejętności. Nie dbam o to, kim jesteś, Shepard. Oby tylko twoje zadania były dobrze wypełnione. Powiedzcie tylko, co mam robić. Komandorze, muszę sprawdzić wasze umiejętności. Eden Prime będzie pierwszą z kilku wspólnych misji. Będziesz dowodzić oddziałem naziemnym. Dotrzecie do nadajnika i jak najszybciej dostarczycie go na statek. Nilus będzie wam towarzyszyć jako obserwator. Dlaczego ten nadajnik jest taki ważny? Bo wszystkie zaawansowane cywilizacje galaktyczne opierają się na technologii Protean.
Gdyby ludzkość nie odkryła zakopanych na Marsie proteańskich ruin, ciągle tkwilibyśmy na Ziemi. A tam był tylko niewielki magazyn danych. Kto wie, co można znaleźć w takim nadajniku? A jeśli to dane na temat broni? Plany, schematy. Nie możemy pozwolić, żeby to wpadło w ręce kogoś innego. Na przykład kogo? Trawers attykański nie jest najbezpieczniejszym sektorem w przestrzeni Cytadeli. Pełno tu piratów i grup przestępczych. Mogą zaryzykować atak na statek Przymierza, jeśli stawką jest proteański nadajnik. A w dodatku Eden Prime leży przy samej granicy z systemami Terminusa. Trawers attykański jest pod ochroną Cytadeli. Jeśli systemy Terminusa zaatakują, zostanie to uznane za akt agresji. Teoretycznie tak. Lecz niektóre z gatunków zamieszkujących Terminus zaryzykowałyby wybuch wojny. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnie Rada, jest konflikt z systemami Terminusa. Dlatego chcemy uniknąć rozgłosu. Proszę wydać rozkaz, kapitanie. Powinniśmy zbliżać się do... Kapitanie, mamy problem. Co jest, Joker? Przekaz z Eden Prime, sir. Proszę spojrzeć. Wrzuć to na duży ekran. Na ziemię! Atakują nas! Mamy poważne straty, powtarzam! Mamy poważne straty! W wielu miejscach! Musimy się ewakuować! Przeciwnik pojawił się znikąd! Potrzebujemy... Po tym następuje zupełna cisza. Zero komunikacji. Nic. Przewiń do 38,5 i zatrzymaj. Raport sytuacyjny, Joker. 17 minut do lądowania. Brak innych okrętów w rejonie. Wprowadź nas szybko i po cichu. Misja właśnie się skomplikowała. Mała grupa uderzeniowa nie zwróci na siebie uwagi. To najlepszy sposób na zabezpieczenie nadajnika. Zabierzcie sprzęt. Spotkamy się w ładowni. Powiedzcie Alenko i Jenkinsowi, żeby się szykowali. Włączam systemy maskowania. Ktoś tu nieźle kopał, kapitanie. Komandorze, od waszej ekipy zależy powodzenie całej operacji. Ruszajcie w stronę wykopaliska. Co z ocalałymi, kapitanie? Pomoc ofiarom jest celem drugorzędnym. Przede wszystkim nadajnik. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 1. Nilus, idzie pan z nami? Pracuję sam. Tak będzie szybciej. Nilus dokona zwiadu. Będzie przesyłać nam raporty o sytuacji. Poza tym cisza radiowa. W pełnej gotowości, sir. Teraz misja należy do was, Shepard. Powodzenia. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 2. Wokół statku bezpiecznie, komandorze. Co to? Nie wygląda to dobrze, komandorze. Wróg jest wszędzie. Proszę mieć się na baczności. O Boże, co tu się stało? Przebili się przez tarczę. Nie miał żadnych szans.
Bywa, że Marines zginą. Pozostali muszą iść dalej. Musimy odszukać ten nadajnik. Tak jest, sir. Znajdziesz wiele spalonych domów, Shepard. Mnóstwo trupów. Muszę to sprawdzić. Spotkamy się w rejonie wykopalisk. Sierżant Ashley Williams z 212. Wy tu dowodzicie? Jesteś ranna, Williams? Kilka zadrapań i oparzeń. Nic poważnego. Nie to, co inni. Byliśmy na patrolu, kiedy nastąpił atak. Próbowaliśmy wysłać sygnał SOS, ale odcięli łączność. Od tego czasu walczę o życie. Gdzie reszta waszego oddziału? Próbowaliśmy zawrócić do nadajnika, ale wpadliśmy w zasadzkę. Nie wiem, czy ktokolwiek poza mną. Chyba tylko ja ocalałam. To nie wasza wina, Williams. Nie mogliście nic zrobić. Tak jest, sir. Utrzymywaliśmy pozycję tak długo, jak to było możliwe, zanim przewaga getów stała się zbyt duża. Gety nie opuściły mgławicy od prawie 200 lat. Skąd więc się wzięły? Gety najwidoczniej przybyły po nadajnik. Wykopalisko jest niedaleko stąd, za tym wzniesieniem. Nadajnik wciąż może tam być. Chodźcie z nami, Williams. Potrzebujemy tego nadajnika. Tak jest, sir. Czas na zemstę. Co wydarzyło się przed atakiem? Kilka dni temu zostaliśmy wysłani, aby zabezpieczyć ten teren. Wyglądało to na zwykły patrol do chwili ataku getów. Nie mieliśmy pojęcia, że nadchodzą. Co się stało z badaczami na wykopaliskach? Nie wiem. Rozbili obóz w pobliżu nadajnika. Był z nimi oddział 232. Może im się poszczęściło. Ruszamy. Nadajnik jest na drugim końcu tego okopu. Thank you.
to miejsce wykopalisk. Nadajnik był właśnie tutaj. Musiał zostać przeniesiony. Przez kogo? Przez naszych? A może przez gety? Trudno powiedzieć. Może dowiemy się więcej po zbadaniu obozu. Myślisz, że ktokolwiek wyszedł stąd żywy? Może. Jeśli tak, pewnie ukrywają się gdzieś w obozowisku. Jest na samym szczycie wzgórza. Zmiana planów, Shepard. Niedaleko stąd jest mały port kosmiczny. Chcę go sprawdzić. Poczekam na ciebie. Te drzwi są zamknięte. Zamek szyfrowy jest zablokowany. Ludzie! Dzięki nich będą stwórcy. Szybko! Zamknąć drzwi! Zaraz wrócą! Co tu robicie? Nazywam się dr Warren. Nadzorowałam tutejsze wykopaliska. Podczas natarcia ukryliśmy się w baraku. Oni przyszli po nadajnik. Na szczęście go tam nie było. Został przetransportowany do portu. Zostaliśmy z Manuelem z tyłu, żeby zwinąć obóz. Kiedy nastąpił atak, Marines walczylibyśmy, zdążyli się ukryć. Oddali życie, by nas ocalić. Nikt nie przeżyje. Era ludzkości dobiegła końca. Jedynie trupy pozostaną. Co się stało z twoim asystentem? Manuel to błyskotliwy umysł, ale zawsze był nieco chwiejny. Geniusz i szaleństwo to dwie strony tego samego medalu. To szaleństwo? Móc widzieć przyszłość? Nadchodzące niebezpieczeństwo? Rozumieć, że nie ma ucieczki? Nadziei? Nie, nie, nie jestem wariatem. Ja widzę. Ja wiem. Dostał dodatkową dawkę leków po ataku. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o ataku getów? To trwało ledwie chwilę. Zbieraliśmy nasz sprzęt, a chwilę później ukrywaliśmy się już w baraku. A gety przetoczyły się przez obóz. Agenci zniszczenia! Zwiastuni ciemności! Heroldzi naszej zagłady! Słyszeliśmy jakieś hałasy na zewnątrz. Strzały, krzyki. A potem wszystko ucichło. Siedzieliśmy tu, bojąc się poruszyć, aż do waszego nadejścia. Williams, zabierz nas do portu kosmicznego. Nie możesz tego powstrzymać. Nikt nie może. Zapada ciemnie. Mrok wieczności. Cicho, Manuel, idź się połóż. Poczujesz się lepiej, kiedy lekarstwo zadziała.